Hej, tu Zanka. Jak wiecie, diament ma wszystko gdzieś, więc no. Jak zaczęłam grać w koda, omijałam misje sezonowe szerokim łukiem. Teraz nie wyobrażam sobie olać jakiegoś zadania, nawet jeżeli zmusza mnie do użycia znienawidzonej snajperki. Kiedy nie wiedziałam, jak zrobić jakiegoś zadania, szukałam pomocy u wujka Google. Teraz ja przychodzę z pomocą i szybkim objaśnieniem, jak wykonać dwie pierwsze misje sezonowe. Mod Crew. Pierwsze. Nic prostszego. Zabij 20 wrogów. Nieważne jaki tryb. Możesz poszaleć. Drugie. Zabij 20 wrogów znowu, ale z Assault Rifle, na którym będzie jedna naklejka. Kolejne. Odblokuj Camo Rip and Tear w sekcji Sand na M16. Aby odblokować, musisz zabić 50 wrogów. Natomiast jeśli masz już odblokowane, wystarczy, żebyś zagrał lub zagrała jedną misję M16. Kolejne. Odblokuj Camo Commando w sekcji Sand na FR556. Broń dostaniesz na 21 tierze w Battle Passie. Aby odblokować Camo, musisz zabić 25 wrogów. Następnie zabij 20 wrogów z FR556, używając proponowanego loadoutu. I tutaj musiał wkraść się błąd, bo przy użyciu loadoutu z Hot Recommendation misja się nie zalicza. Ale gdy wybierzemy z pierwszej sekcji Balance for Noobies, powinno się zaliczyć. Kolejnie zabij 40 wrogów z Assault Rifle, na którym będą dwie naklejki. Następnie odblokuj Camo Splinter dla MSMC. Najprościej mówiąc, wbij 18 level na tej broni. Ostatnie zadanie z Mod Crew to zabij 30 wrogów z Faro, na którym będą 4 naklejki i Charms. Master of All. Znowu, zabij 20 wrogów. Jakie to trudne, prawda? Drugie. Zabij 10 wrogów, używając pistoletu. Kolejnie. Zabij 30 wrogów z MW11, ale wyposażonym w 3 dodatki i perk. Kolejnie. Zabij 30 wrogów z Assault Rifle. Potem znowu zabij 30 wrogów z Assault Rifle, ale wyposażonym w 4 dodatki i muzzle. Następnie zabij 20 wrogów z shotguna. Potem znowu zabij 20 wrogów z shotguna, ale tym razem wyposażonym w 5 dodatków. Ostatnie zadanie. Zabij 20 wrogów z echo wyposażonym w 5 dodatków. Gratulacje, stałeś się mistrzem zabijania. Wszystkie misje najlepiej wykonywać na shipment w trybie domination. Tam najłatwiej o kile. Następne odcinki z tej serii będą się pojawiać zawsze tak szybko, jak tylko to możliwe, po opublikowaniu nowych misji. Tylko w tym przypadku trwało to dłużej niż ich wykonanie.